Siemka, filmik pod tytułem jak zimują bananki. Tutaj mój drugi Cavendish, ma około metr ile? 30-40 tak, bez doniczki. Dałem mu żarówkę i od razu poczuł, że ma więcej światła przy oknie zachodnim. Żarówka to jest chyba 10-watowa LED, bez tej kopułki. Bo ta okrągła osłonka tłumi światło i rozprasza w górę jeszcze. Tutaj mój największy Cavendish. Tu ciut mniejszy. I tu dzisiaj przyniosłem Grandnina, żeby troszkę odchorował. Bo na tym oknie zachodzi bez oświetlania do masakra. Ale raczej co z niego będzie jeszcze. Tu Alakazja. Tu możecie właśnie zobaczyć, kiedy banan nie jest doświetlany. Widzicie, się jak wyklinują. Puszcza coraz mniejsze. Tu ten największy doświetlany i nie wiem, czy nie widać. Liść za liściem. Pięknie, jak na dworze. Z tej strony lepiej widać. Jak nie liza liście, ale żadnego klinu. Tutaj mam bananki takie testowe, przeznaczone na straty. Chciałem w różne miejsca dać po domu, żeby one zobaczyć, w którym miejscu najbardziej i najlepiej zimują. Tutaj granat obcięty. Był spisany na straty, bo praktycznie mi na nim nie zależało. I będzie pewnie żył. No. Tak samo ten. To po prostu były bananki testowe. Okno zachodnie. Tutaj. Nie wiem, co tu jest. Kombinata Cavendish. Tu dwa basioki. I tu basioczki. Cavendisha chyba. I tu. 18 Cavendisha tu jest. Ciasno tu jest w jedyniczce. Będzie to przesadzać na wiosnę. Tutaj też Grandnine. To nie zafilaną zieloną i rośnie. Tak właśnie jest. Jeśli banan jest pisany na straty, to trudno go zabić. Tutaj wychodzą basioczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, tu jeszcze coś żyje. Sześć. Nie zielone to będzie glit. Będzie chyba żył. Tutaj kolejny. Przy oknie południowym. Numer Cavendish. Około 1,50-1,60 m. Rodzenicy. Bez oświetlania. Ten był akurat męczony w foliaku nieogrzewanym do 10 listopada bodajże. Tam jest chyba film wcześniej. Liście troszkę przeżółkły, ale te już są nowe, co w zimę wyszły. A żółte były, kiedy był w foliaku. W listopadzie. Tu piwnicy Maurelas.
posiłkami. Posiłki niektóre w reklamówach, żeby potem łatwiej je było wynieść z piwnicy. Czekając sobie do wiosny. Mandarynki, sezonki. To nie wiem co to jest, bo to nie jest moje. Jakieś dziewko. Burmacja chyba. To jest basiok z dwoma sezonkami. Dużymi. Tu cytrusy. Oczywiście bez liści. Tam mam dwa cytrusy w garażu nieużywanym. Nie przydomowym takim. Tylko osobno stoi garaż. I pięknie zimują. Za rok wszystkie cytrusy tam idą. Dobra, ale nie o cytrusach. Tutaj pasyczki. O kurde, nie widać nic. Może z tej strony coś będzie widać. Pięknie sobie powolutku tam coś opuszczają. Ostatnio podlane. Od czasu do czasu troszkę podleję, bo ta ziemia jest taka bardziej piaskowa, szybko przesycha. Nie chcę, żeby totalnie była wysła, bo może z baranków nic nie być. Dobra, to tyle. Pozdro. Cześć.